No ogólnie tak, moja rodzina cała to pracowała przy silnikach. Także ja też do tej pory robię taką pracę dla Fiata, którą sprawdzam jakość silników i tak dalej. Także to jest taka moja pasja, taka benzyna, która mi została w środku. No i dlatego chciałem to rozwijać. Chciałem po prostu zobaczyć, czy jestem w stanie na przykład się ścigać autem wyścigowym lub rajdowym, lub ostatnio jak jechałem terenowym z zawodnikami, które naprawdę już robili coś fajnego i no i chciałem się po prostu, chciałem udowodnić siebie, że po prostu też potrafię. Wiecie jak to jest? To jest coś takiego, że jak się ma taki samochód, który ma około 170 koni mechaniczne, to ta moc już jest coraz mniejsza i chce się po prostu rozwijać. I zacząłem jeździć Mistrzostwa Polski Mitsubishi Lancerem na cztery napęd, moc około 270 koni mechanicznych. To była grupa N. Na początek to żeby się nauczyć, to naprawdę bardzo dobry samochód. I pierwszy rajd po Mistrzostwa Polski wystartowałem cykl WRC Rally Szwecja. To jest taka zima, długie kolce. No i tam jakoś tak pojechałem treningowo, żeby zobaczyć, jak się ścigać z najlepszymi na świecie, nie? I no udało mi się tam jakiś tam 12 wynik w klasie oczywiście, bo to nie był samochód WRC. I to wiesz, i to cię pobudza, popędza, żeby po prostu, żeby dalej swoje marzenie, tak? Swoją pasję po prostu spełnić. To wszystko stało się 2009 rok, kiedy dostałem zaproszenie, żeby wystartować w Mistrzostwa Rally America, czyli Mistrzostwa Stany Zjednoczone. Dla mnie to była po prostu okazja, żeby się ścigać z najlepszymi tam ze sportu ekstremalnego, bo w Rally America startuje nawet do tej pory Travis Pastrana, Ken Block, Tanner Faust, Dave Mira, którzy to są ludzie, którzy na przykład jeździli w motocrossie, czy skutery śnieżne, deskorolki, BMX i tak dalej, i przerzucili się na rajdy samochodowe. No ja też tak naprawdę robię wszystko, bo jeżdżę na skutera, jeździłem Mistrzostwa Polski na skuterach śnieżnych, jeżdżę na motokrosie, bo też jeździłem w Pucharze Polskim motokrosie, także po prostu to wszystko mnie tak nabuzowało, żeby wyjechać do tych Stanów. Tam po prostu poczułem, że słuchajcie, no jak mogę się ścigać z Travisem Pastraną, który dla mnie zawsze był idolem, nie tylko dla mnie, tylko dla wielkości młodych ludzi, którzy wyprawiają sport ekstremalny, i ścigałem się z nim prawie równo. No niestety jest dużo szybszy, mogę się przyznać do tego. No on wygrał Mistrzostwa Rally America, ja dojechałem drugi, nie? Także jestem wicemistrzem Rally America, całe Stany Zjednoczone. W tamtym roku wystartowałem w Baja 1000. To jest druga taka najtrudniejsza impreza terenowa na świecie. Jako pierwszy Polak też wystartowałem w Baja 1000 dzięki Armina Szwarca. To jest kierowca WRC, który już kończył karierę w WRC, a teraz jeździ właśnie te wszystkie Baja w Meksyku. To jest rajd, który jest zorganizowany przez Stany Zjednoczone, ale ze względu na to, na bezpieczeństwo i tak dalej, to wszystko jest rozegrane w Meksyku. I to jest rajd, który ma, trzeba przejechać 1000 mil, to jest około 1600 km, i to się jedzie, tam jest limit około 60 godzin, także przez te 60 godzin ty musisz dojechać do mety. Startuje bardzo dużo zawodników, tam było ponad 300 samochodów, no coś takiego jak Dakar, tylko że Dakar jest z etapami, a tutaj jest tylko jeden odcinek specjalny, który ma tą długość, 1600 km.
przeżyłem ciężkie chwile, bo naprawdę czasami już myślałem, że zatrzymuję się, wysiądę z auta ze zmęczenia i tak dalej. Schudłem nawet 4 kilo po tej całej wyprawie. No ogólnie to naprawdę super impreza, męcząca. Jeździłem w nocy, także był kurz, nie było nic widać, obok mnie motor crossowy, quad, bo wszyscy wystartują naraz i wszyscy się spotykamy tam na pustyni. I to jechaliśmy na szóstym miejscu w klasie buggy i powiem też, że ja skończyłem drugi etap, który miałem do przejechania 700 km na piątym miejscu. Wysiadłem z samochodu, musieli mnie wyciągnąć z tego buggy. Buggy, który ma 700 koni mechaniczne, tylko na tył napęd, także wiecie, to jest bardzo ciężko do utrzymania. Tak jak go-kart, który stoi tutaj z tyłu. I naprawdę ucieszyłem się bardzo i na pewno to nie jest ostatni raz, który pojadę Baja 1000. Muszę jechać pełnym ogień. Projekt 176 to był mój pomysł, ze względu na to, że no, koleguję się z ludźmi, którzy po prostu mają tą pasję i rozmawiałem z nimi wcześniej i powiedzieli, że są wszyscy za, chcą co to ze mną zrobić. Mariusz Kałamaga nigdy nie robił takie zadanie i po prostu dla niego to jest szok, nie? Że może po prostu potrafić jeździć na motorze crossowym i tak dalej. I ogólnie tak, leci to na Extreme Sport Channel, to jest kanał telewizyjny, który tak naprawdę bazuje się tylko na tych sportach ekstremalnych, wiązany z X Games. I ze względu na to, że startowałem w X Games, to sam kanał się zgłosił do mnie. I ja dałem taki pomysł i oni się od razu zgodzili. Zgodzili się na to, żeby po prostu, żeby zrobić w Polsce, szczególnie, że ten sport w ogóle jest prawie nieznany. Pierwsza seria już leci w telewizji, także zapraszam do oglądania. Są nawet które dni, które leci po prostu taki maraton, który jest 12 odcinków non-stop, tam przez kilka dni. A ogólnie teraz będzie druga seria. Prawdopodobnie nie wiem, czy zdążymy, ale chcemy zrobić premiera w marcu. I na pewno się uda, bo już mamy dużo już nakręconych odcinków, brakuje nam jeszcze kilka odcinków właśnie o skoki narciarskie i tak dalej. No i no zapraszam do oglądania, naprawdę super. Druga seria będzie dużo lepsza profesjonalnie, bo musieliśmy się nauczyć dużo rzeczy. Nikt z nas nigdy nie miał takie po prostu, oprócz Mariuszka Amaga, która występuje cały czas w telewizji, ale nikt z nas nie miał po prostu takiej okazji, żeby prowadzić program. Teraz wiemy, na czym stoimy, no i pokażemy jeszcze więcej. Cześć Bielsko, tu Andy Manci, pozdrawiam wszystkich widzów Bielsku TV.